Witam serdecznie. Właśnie dostałem całkiem sporą paczkę. Jak widzicie, nie należy ona do najmniejszych. W porównaniu tutaj jest ostatnio otwierany nożyk. I w każdym razie ja już wiem, co się mniej więcej w niej znajduje. Jest to paczka od Knives Collectora, który też nagrywa filmy. Ja mu również wysłałem jakieś noże i po prostu na jakiś czas zamieniliśmy się, aby każdy mógł sobie nagrać jakieś recenzje, filmy, prezentacje czy coś tego typu. Również zapraszam Was na jego kanał, jeżeli chcecie zobaczyć, co ja mu wysłałem. A tymczasem myślę, że zobaczymy, co jest tutaj. Oczywiście Sanremo jakiś tam, bo nie pamiętam dokładnych tych cyferek i w ogóle, ale to raczej nie ma znaczenia. Co tu jest napisane? Nie wiem. Nieważne. Te pudełka są dziwne. Patrz pod pokrywkę. A co to jest pokrywka? Aha, to chyba to jest to, tak. Dobra, już nieważne. Aha, dobra, żebym nie sugerował się pudełkami po prostu. Czekajcie, gdzieś to odłożę. I ogólnie mam nadzieję, że się nie rozładuje kamera, bo już zaczęła migać, w sensie raczej aparat, a raczej pudełko po Ganzo. A co znajduje się w środku? CRKT M21. Tak, mamy tutaj, tak, właśnie ten nożyk. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać recenzję tych wszystkich, bo no jednak jest tego trochę, świetnie się to składa. No tutaj nie można nawet porównywać tych noży, ale okej, to jest pierwszy nóż. Co jest dalej? O. Tego nawet myślałem, że nie spodziewałem się, że będzie. Jest to Leatherman Rebar. Tak, to jest w sumie drugi tool, jaki mam w ręku z firmy Leatherman. I w porównaniu do, nie pamiętam dokładnie jaki model, miałem chyba Kika czy coś takiego, to ten wydaje mi się nieco fajniejszy. Ale to na pewno nie jest koniec. Teraz coś, no myślę, że... O, widzicie zaskoczenie, tutaj Spiderko, ale nie, jest to CRKT Fossil. No naprawdę kawał noża. No w porównaniu do tych innych to tak to się prezentuje, ale jeszcze na końcu wszystko Wam pokażę. I coś tu jeszcze chyba jest. O, tak. Tu mamy pudełko po innym nożyku, niż pewnie znajduje się w środku. Ojojoj. Jest to Ganzo, jakieś Ganzo, dokładnie nie pamiętam. Blokadę mamy tutaj oczywiście. Tak, no i też całkiem... No, oczywiście to jest taki najbardziej budżetowy nożyk, biorąc pod uwagę to. Wszystko. I chyba dochodzimy do ostatniego noża. Pewnie większość z Was wie, co to jest to Cold Steel G Tanto. Kawał noża. Oprócz tego mamy tutaj Tanto, no bo G Tanto to inna. Niczego innego się raczej nie spodziewaliśmy. Szczerze mówiąc, myślałem, że nawet będzie on cięższy, ale pomimo swoich rozmiarów nie waży on aż tak dużo. Oczywiście jest to kawał stali. Ale to robi jak najbardziej pozytywne na mnie pierwsze wydarzenie. A ja muszę tutaj lekko to uprzątnę i widzimy się za sekundę. No i teraz mniej więcej widzicie to wszystko, co dostałem. Dostałem raczej no, na chwilę, tak? Oczywiście potem wszystko mu odeślę. No mniej więcej mam nadzieję, że rozumiecie, o co tutaj chodzi. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile zajmie mi nakręcenie filmów na temat tego wszystkiego, bo naprawdę jest to
trochę noży i to dość fajnie, więc nie chciałbym tego robić jakoś na szybko. Jego kanał, w sensie Knives Collectora, macie też w opisie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co on otrzymał ode mnie, to zapraszam. Najbardziej chyba z tych noży mi się jednak Fossil podoba, świetnie się nim klika i również wizualnie jest naprawdę ładny. Dobra, może nie będę tutaj przeciągał, jeszcze się przyglądam tym nożom, ale to może już poza kamerą, bo chyba nie każdego to zbytnio interesuje, jak teraz się w to gapię. Więc to, jak zwykle, dzięki za uwagę. Kanał Knives Collectora w opisie, mój Facebook w opisie i wszystko, co jest potrzebne. Zawsze czytajcie właśnie opisy, bo widzę, że nikt z was ich nie czyta. A tu jest, to już myślałem, że zgubiłem mój nożek. W każdym razie, a właśnie, jeszcze mówiłem, że co z recenzją tego, myślę, że właśnie będzie niedługo, bo zanim jeszcze wytestuję to wszystko, no to akurat nagram coś na temat tego nożyka, bo dość dużo go używałem i chyba wszystko, co bym chciał o nim wiedzieć, powiedzieć, to już mniej więcej wiem. Okej, bo za chwilę padnie aparat. Dzięki za uwagę, cześć, do zobaczenia kiedyś tam. Mam nadzieję, że już w recenzji tego albo w jakimś odcinku taniej. Nieważne, cześć.